Szpital Mrągowski imienia Michała Kajki przejdzie inwestycyjną rewolucję. Projekt inwestycji na najbliższe lata zakłada budowę bloku operacyjnego, windy i tunelu, a także termomodernizację budynków oraz wyremontowanie i zmodernizowanie szpitalnych pomieszczeń. Wszystko po to, by dostosować placówkę do obowiązujących przepisów prawa. Podstawowym założeniem to jest poprawa warunków leczenia pacjentów, bo szpital na niektórych oddziałach nie był już remontowany od 2000 roku, wtedy kiedy były dodatkowe środki na wyremontowanie. Własnymi środkami wyremontowaliśmy, własnymi właściwie i pomocą organu założycielskiego jeszcze przed przekształceniem wyremontowaliśmy pozostałe już oddziały, które wymagały tego, czyli oddział dziecięcy, położniczy, ginekologiczny. To było wszystko środki z dotacji organu założycielskiego i szpitala. Natomiast na dzień dzisiejszy skończyły się terminy remontowanych poprzednich oddziałów, czyli OIOM wewnętrzny, chirurgia, wszystkie wymagają w tej chwili modernizacji. Program inwestycyjny jest już zatwierdzony. Starostwo powiatowe ogłosiło postępowanie na wybór menadżera projektu i kancelarii prawnej. Kolejny etap to jest znalezienie inwestora do przeprowadzenia całej inwestycji. I będzie to w ramach PPP, czyli będzie przygotowany dialog konkurencyjny i szukanie firmy, która zaprojektuje, sfinansuje całą inwestycję. Od początku do końca. Realizacja programu strategicznego rozwoju szpitala wymaga czasu, więc inwestycje będą realizowane etapami. Wstępnie umowa może być podpisana w okolicach stycznia-lutego, natomiast liczymy na to, że pełne prace już projektowo-wykonawcze będą realizowane w roku 2016, także całe szczęście, że udało się przesunąć termin dostosowania obiektów szpitala, bo pierwotny termin był 31 grudnia 2016 roku. Realnym terminem jest 17 rok zakończenia tamtej nowej części szpitala. Zarząd szpitala liczy nie tylko na znalezienie inwestora, który sfinalizuje inwestycje, ale także na pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Inwestor na pewno tą część główną będzie finansował, ale jest to przewidziane w takiej konfiguracji PPP hybrydowego. To znaczy, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek środki z Unii Europejskiej, to po te środki będziemy sięgali. Wiemy już, że są, już wiemy, te, które na pewno wiemy, że się w tej chwili pojawiają, to są modernizacja szpitalnych oddziałów ratunkowych i zakup sprzętu na szpitalne oddziały ratunkowe. Także tutaj to wiemy, że to będzie w najbliższym czasie ogłaszane. Z termomodernizacji też już pierwsze terminy zostały podane. Jeżeli te środki będą pozyskiwane, będą zmniejszały kwotę zobowiązania wobec inwestora. W nowym projekcie nie zapomniano o udogodnieniach dla pacjentów. Wygospodarowane zostaną miejsca, m.in. na kawiarnie, gdzie pacjenci będą mogli spotkać się z bliskimi.